Gdyby nie było szarmierki, no to jaki sport? Siatkówka. Biorąc pod uwagę moje gabaryty, to mogłaby to być siatkówka albo koszykówka. Zawsze siatkówka mi się podobała. Ale los chciał, że trenuję szarmierkę, a decyzja o tym, że zacznę ją trenować, zapadła na pływalni. Pływalni? E, tak. Moja mama z, ze świętej pamięci już moim trenerem, panem Mariuszem Kosmanem, Dogadali się w cudzysłowie za moimi plecami, że y, będę trenowała szermierkę. Pan Mariusz stwierdził, że jestem wysoka, że jestem leworęczna. Mama mówi, ale powolna. A pan Mariusz mówi, nadrobimy to, spokojnie, to jest do wypracowania. I tak się dogadali, mama przyszła do domu i mówi, słuchaj, a może szermierka, spróbuj. Tak, na początku niechętnie chciałam być harcerką. Ale mama mówi, słuchaj, zobacz, raz, no jak nie będzie ci się podobało, to oczywiście nie będziemy cię zmuszać, pójdziesz sobie do tego harcerstwa. Eee, a poszłam może na jedno spotkanie wcześniej strasznie byłam zainteresowana tym tematem. I tak było, poszłam na pierwszy trening eee, i ponad 20 lat eee, trenowałam. Co myślisz o sporcie? Czy właśnie przy takim wyborze to już trochę zdradza nasz charakter, czy już to potem kształtuje? Ja myślę, że gdybym nie miała charakteru, to rodzice ukierunkowaliby mnie w jakieś inne dziedziny życia, a ten sport jednak zawsze w naszej rodzinie był nieprofesjonalny, ale bardzo dużo rodzice poświęcali czasu na aktywności z nami, więc i biorąc pod uwagę moje gabaryty, to było duże prawdopodobieństwo, że, że tym sportem będę się w życiu zajmowała, natomiast myślę, że sport ukształtował moją psychikę i mój charakter w olbrzymi Pozytywnym tego słowa znaczeniu te cechy, które już miałam, jak na przykład zaciętość, ambicja, opór, który traktuję zarówno za wadę, jak i za zaletę, zależy od sytuacji, ale myślę, że ta konsekwencja i, i takie ambitne dążenie do celu to są cechy, które przez lata kształtowały się we mnie i, i kształtowały właściwie sport. No właśnie, bo za sztuka walki. Szedmiotka, sztuka walki, e, dokładnie, biała broń. E, myślę, że dzięki temu, że zaczęłam trenować, e, zaczęłam sobie też trwać e, bardziej w życiu, chociażby z kompleksami. E, długo to, to był mój problem, e, jeśli chodzi o wzrost czy e, wielkość stopy. Dzieci były raczej e, dokuczające mi i na początku sobie z tym nie radziłam, a sport sprawił, że zaczęłam te swoje. Teorii i cudzysłowie dużym wady traktować jako zalety. Zauważyłam, że ten wzrost pomaga mi znacząco w uprawianiu szermiarki i no dzięki temu też w życiu prywatnym lepiej sobie radziłam z atakami chociażby prześmiewców. No tak, no i pomaga w życiu. Pomaga w życiu później, kiedy, kiedy właśnie już, już jesteśmy dorośli i gdzieś z czymś no, walczymy. Tak, no w moim przypadku y, taką najtrudniejszą walkę, jaką w życiu stoczyłam, to była walka o zdrowie, y, w zasadzie też y, o życie, ponieważ w 2018 roku otrzymałam diagnozę nowotwór, y, ziarnica złośliwa, inaczej chłoniak Hodgkina i y, sport to faktycznie było coś, co pomogło mi w walczeniu z chorobą i co pomogło mi też y, do powrotu do życia, a właściwie do powrotu Znowu na plansze, to był mój motor, bo bardzo szybko dowiedziałam się, że nie walczę już o życie, a o zdrowie, i że ta choroba w dzisiejszych czasach może być wyleczalna. Tak było w moim przypadku, ale to, co mnie napędzało bardzo do tego, żeby jak najszybciej wyzdrowieć, to był właśnie powrót na planszę. Ja chorobę potraktowałam jak przeciwnika, chciałam prowadzić tę walkę w przewadze dla mnie. Zwyciężyć ten pojedynek i wrócić do sportu i udało mi się to po kilku miesiącach. Powrót oczywiście nie był prosty, dlatego że serce bardzo dużo chciało, a rozum gdzieś tam z tyłu wiedział, że jeszcze nie mam możliwości zdobywania najcenniejszych laurów. Natomiast moim celem ostatecznym, tak nazwijmy, było zakwalifikowanie się na Igrzyska Olimpijskie do Tokio i ten cel udało się zrealizować w międzyczasie zdobywając Mistrzostwo Europy w drużynie, czy wygrywając drużynowe Puchary Świata wraz z dziewczynami, więc marzenia się spełniły. Pokazałam przede wszystkim sama sobie, że w tak krótkim czasie jestem w stanie wrócić do bardzo dobrej dyspozycji. To był też czas COVID-u, w związku z czym dużo naszych planów życiowych również trzeba było przesunąć, trzeba było się też zmagać z pandemią, z treningami w trudnych warunkach, zupełnie nie niesprzyjających tak naprawdę uprawieniu sportu, a jednak udało mi się na te igrzyska pojechać. Przykro mi jest, że nie było tam medalu, ale myślę, że samo to już, że, że pokazałam sobie i myślę, że też wielu innym, że po takiej chorobie można wrócić do trenowania. To już jest wystarczająca nagroda. Obiecałam sobie, że opowiem o mojej historii, jeśli tylko jednej osobie będę mogła nią pomóc i docierało do mnie mnóstwo sygnałów, że faktycznie pomagałam chorującym, ale też zdrowym do tego, żeby w tym, żeby albo pokonać chorobę, albo żeby inaczej zupełnie podejść do życia. No właśnie powiem ci wiesz co, no i tu jestem w szoku, bo to dla ciebie chyba nie była ani żółta kartka, ani czerwona, ani tym bardziej czarna. Tylko tutaj, no bo czasami kibice, to yy, takie emocje to tutaj wzbudzają sportowcy na, na, na kibicach, takie emocje wzbudzają, że Czasami tutaj to yy, kimbicem może, o, właśnie my myślimy, o, ciekawe co dalej, ciekawe co on zrobi. No i albo ten sportowiec, albo nawet my sobie odpuszczamy, że załóżmy osoba, która krótko trenuje i potem, a dobra, trudno, odpuszczam, zostawiam to. No a tutaj ze swojej strony właśnie ta walka. Nie? To było tutaj dobre. Tak, ale ja myślę, że tak długo jak pozostajemy w zgodzie ze sobą, jest okej. Okay. Jeżeli um, chcemy zrobić coś innego w życiu i stwierdzamy, że sport nie jest dla nas fajny, no to na pewno jesteśmy mistrzami w jakiejś innej dyscyplinie, w jakiejś innej dziedzinie życia. No ja wybrałam drogę sportową, e, jestem walczakiem, no jeżdżę na zawody po to, żeby je wygrywać i nie chciałam bardzo, żeby coś innego lub ktoś inny... A nie ja sama zdecydowała o końcu mojej kariery i e, bardzo mi o tym, na, na tym zależało, żeby to była moja decyzja. Ja podjęłam tę rękawicę, e, pokonałam tę chorobę szczęśliwie. E, w lipcu tego roku minęło mi 5 lat od zakończenia leczenia e, i cały czas mam czarki, jak o tym myślę. No widzisz, czyli tak, walka z chorobą i odniosłaś sukces. Mąż, dziecko, to dalej? Hyp. Nie wiem. E, właśnie to jest fajne, że dałam sobie zgodę na to, żeby tak do końca nie wiedzieć, co będzie. Choroba nauczyła mnie tego, że pewne rzeczy trzeba planować, oczywiście, ale one nie muszą się zdarzyć, więc nie wybiegam bardzo w przyszłość. Mam jakieś plany, ale dzisiaj już wiem, że one nie muszą się zrealizować, w związku z czym staram się żyć jak najbardziej tu i teraz, cieszyć się e, tymi chwilami, które mam, e, cieszyć się moim synkiem. E, to jest obok e, medalu olimpijskiego drugie wielkie marzenie, które chciałam zrealizować, a w zasadzie pierwsze jeśli chodzi o życie prywatne i to się udało po tej chorobie też, e, że mamy pięknego synka e, i też się wzrusza. <grym> Oj, no widzisz, ja też się teraz <grym> przyłam. No widzisz, i tak mi wydaje mi się, że tutaj y, no jednak nie każdy jest świadomy, że nawet ta chwila sportu to może nam pomóc. To tak. Może nam pomóc, bo... Każdego z nas jest jakaś taka właśnie chwila, gdzie jednak nas tego uczy, ale my nie jesteśmy tego świadomi. Nie tak. samą, sport naprawdę dużo nauczył i myślę, że dzięki temu też sporo osiągnęłam później właśnie w życiu, ale tutaj u ciebie to jest naprawdę taki, myślę, niezły kopniak dla każdego, żeby właśnie się ruszył w tym kierunku i coś w tym kierunku właśnie zrobił, czyli właśnie podjął się tutaj takiego sportu. Nie tylko zawodowo, a to już w ogóle odnosząc takie sukcesy. Także tutaj to naprawdę jest no, niezwykle ważne. A jak tutaj trener? Jak trener dla ciebie miał właśnie takie znaczenie? Ogromny to jest człowiek, z którym spędziłam ponad 20 lat mojego życia. To był mój pierwszy i jedyny trener klubowy. No niestety muszę mówić w czasie przeszłym, bo. Odszedł od nas. Szkoda, bo w moich myślach mieliśmy zakończyć razem karierę, moją karierę na 25-lecie naszej współpracy, która przypadała właśnie w tym roku. Nie udało nam się? No tak, też mnie to wzrusza, bo przeszliśmy różne chwile w naszym życiu, były lepsze i były gorsze. Nie zawsze się super dogadywaliśmy, musieliśmy znaleźć sposób na siebie, ale też człowiek, który, dzięki któremu w sporcie w ogóle się pojawiłam, dzięki któremu miałam szansę i choć wtedy nie rozumiałam, dlaczego wysyła mnie na różne turnieje i wręcz nawet byłam niezadowolona, bo chciałam iść na przykład na studniówkę, no to będę poszłam na nią, to, to nie byłabym tym, kim jestem i nie byłabym w tym, w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie mój trener. On na mnie postawił, zainwestował mnie, zakwalifikował na igrzyska do Londynu w 2012 roku i do Tokio później również. Więc cieszę się, że było dane nam to przeżywać. Zdobyliśmy razem wiele medali w kraju i na świecie. Więc no myślę, że to taki trochę drugi tata, bo od 17 roku życia większość czasu spędzałam z trenerem na zgrupowaniach i na zawodach, a, a z własnymi rodzicami tyle się nie widziałam, bo jednak człowiek sportowiec żyje cały czas na waliskach. Więc no bardzo ważna dla mnie osoba i szkoda, że go nie Coś jeszcze chciałabyś powiedzieć, takiego od siebie? Zachęcić wszystkich do uprawiania sportu, bo uważam, że jest z tego wiele korzyści, chociażby prozdrowotnych. E, można poznać wielu wspaniałych e, ludzi. E, hartuje ducha, e, uczy e, tego, jak funkcjonować w sporcie i pod ciągłą presją jest wyzwaniem, nie nudzi się, bo cały czas są... Ja zawsze mówię, że szermiowka jest o tyle ciekawa, że nie ma nigdy dwóch takich samych pojedynków, nawet jeżeli to, czym jest tą samą osobą. Więc bardzo dużo korzyści. Oczywiście są poświęcenia, ale myślę, że każda dziedzina życia niesie ze sobą poświęcenia. Czasami jest to poświęcenie rodziny, czasami odłożenie w czasie studiów, planów macierzyńskich itd. Ale jak widać, da się. Skończyłam studia, wyszłam za mąż, mam dzidziusia chciałabym mieć jeszcze jednego, no ale zobaczymy jak będzie. No, zachęcam wszystkich do uprawiania sportu, bo jest to piękna przygoda. Mm -hmm.